Chcę zapisać to wyrażenie jako ułamek dziesiętny. Dlaczego akurat ułamek dziesiętny? Patrzę na tą ostatnią część i widzę, że tutaj będzie zapewne ułamek. Wykonajmy te działania, pamiętajmy o kolejności. Najpierw mnożenie, potem dopiero dodawanie. Możesz dodać sobie tutaj takie nawiasy, napiszmy, żeby nie zapomnieć, że najpierw trzeba pomnożyć. W porządku? Zacznijmy. 4 razy milion to 4 miliony. To jest 4 i 6 zera. 4 miliony. Dodać. 3 razy 1000 to 3000. Zapiszę. 3000. I mamy 67 razy 1000. Mnożymy liczbę przez ułamek, czyli to jest, dodać, 67 tysięcznych. Przypominam, że gdy mnożymy liczbę przez ułamek, to tak naprawdę mnożymy tą liczbę przez licznik, bo to można zapisać, że jest inaczej 67 pierwszych razy 1000. Mamy zwykłe mnożenie ułamków, licznik razy licznik to jest 67, mianownik razy mianownik 1000. Zwróć uwagę, że 67 tysięcznych to inaczej 60 tysięcznych dodać 7 tysięcznych. A 60 tysięcznych to inaczej 6 setnych. Dzielimy licznik i mianownik przez 10, czyli skreślamy po jednym zerze. W porządku, zapiszmy. Mamy 4 miliony. Mamy tutaj 4 miliony, czyli to będziemy mieć czwórkę. Dalej mamy 3000, czyli nie mamy setek tysięcy, nie mamy dziesiątek tysięcy, ale mamy tysiąc. Czyli tutaj będziemy mieć 3000. Dalej nie mamy setek, nie mamy dziesiątek, nie mamy jedności, wpisuję zera. Przechodzimy do części ułamkowej. Mamy części dziesiąte? Nie, nie mamy. Mamy części setne, mamy 6 części setnych. Może zrobię to innym kolorem. 6 setnych, czyli tu będzie 6 setnych i 7 tysięcznych. Czyli liczba, którą zapisałam, to 4 miliony 3 tysiące 67 tysięcznych.